Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą. Przepraszam za taką formę, ale jak Państwo widzicie, zauważyliście, zamilkłem na trochę. Jest kilka powodów, dla których zamilkłem. Pierwszym powodem, jednym z najgłówniejszych powodów jest to, że nie mam jak nadawać, wyłączono mi internet, nie mam jak pisać postów i to jest post, bo tylko na tym telefonie. A na telefonie źle się pisze, na komputerze niestety mam to wszystko na razie przynajmniej nieczynne, jakaś awaria czy coś. Poza tym na drugi powód to jest taki, że staram się skończyć, a mam bardzo, bardzo mało czasu. Pierwszy rozdział drugiej części Holuba. Przypuszczam, że dlatego publikuję to również częściami, bo przypuszczam, że mniej więcej koło czwartku skończy się zupełnie moja działalność. Także tak to jest przykro, tak to jest niestety. Chciałbym również ja osobiście, jako Piotr Wroński, przeprosić Państwa za opóźnienia w wysyłce Holuba. Nie jest to ani moja wina, ani wina Magdy. Ja po pierwsze powiem, że ja nie jestem właścicielem tych książek, ja jestem tylko autorem. Właścicielem jest zupełnie ktoś inny. Że kiedyś ktoś znajdę, to przepraszam, przerwałem, bo ktoś coś mówił. Więc nie do końca ja odpowiadam za tą wysyłkę, chociaż staram się pomóc jak tylko mogę i mam nadzieję, że uda mi się, ale obiecuję, że póki jeszcze funkcjonuję w ogóle, to postaram się zrobić wszystko, byście Państwo tą książkę dostali. No, ja gdybyśmy mieli wtedy pieniądze, zupełnie inaczej bym to zrobił. Niestety wyszło tak, jak wyszło. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to do końca ani moja wina, ani wina Magdy. Jesteśmy niestety atakowani w śmieszny sposób, bo ktoś, kto pseudonimie Jan Kowalski, mówi mi, że się rozczarował i czuje się oszukany na Holubie, bo jeszcze nie dostał. Na moje pytanie, kiedy wpłacił i kiedy wpłacił i jaki jest jego adres, żeby mu jakoś to dostarczyć czy wysłać szybciej. Skoro tak pisze, odpowiedział mi, że on nie zdekonspiruje się i żebym ja nie był taki sprytny, w związku z czym nie wiem, mam napisać Jan Kowalski, cała Polska, prawda, żeby to zaadresować. Więc to tak mniej więcej wszystko wygląda, do tego inne rzeczy dodatkowo, o których nie mówię, które działają w tle, ale to jest nieważna sprawa. Raz jeszcze przepraszam za opóźnienia w tej wysyłce w swoim imieniu. Raz jeszcze powtarzam, nie jestem właścicielem tych książek. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko pójdzie do przodu. W każdym razie ja w dystrybucji już dalej nie będę uczestniczył, tylko to, coście Państwo zapłacili. Zresztą sądzę, że Holub nie osiągnie sukcesu rynkowego, bo nie jest to, tak nie myślałem. Może trzeba byłoby mi ją zostawić na Facebooku darmowo. Nie wiem. Zobacz, nie wiem. Nie myślę, no, ale też myślałem, że chciałem tą telewizję z czegoś utrzymać, ale niestety. Tak wychodzi, jak wychodzi. Przykro mi. Dobra, koniec tego. Wiem, że spodziewałem się Państwo dzisiaj pewnie postu o rocznicach, ale ja nie chcę mówić tym dzisiaj o rocznicach. Ja już napisałem w skrócie, że dzisiaj jest rocznica agresji niemieckich bandytów, którzy porozumieli się z rosyjskimi bandytami na Polskę i zaczęli od samego początku wykończać polską inteligencję, polskie elity i Polaków w ogóle generalnie, rozpoczęli Holokaust narodu, obywateli polskich, narodowości i polskiej, i żydowskiej. I przy biernej postawie całej Europy, która uważała, że w Polsce znajdzie, że rzucając Polskę Hitlerowi na pożarcie, zaspokoi jego ambicje, i siedzieli sobie cichutko w schronach i nie tylko na wyspie, zamiast ruszyć i pokonać wtedy Hitlera i, jakby to powiedzieć, no i oczywiście uratować kilkadziesiąt milionów ludzi w sumie. Ale co ich to obchodziło? Także jest to dla nas smutna rocznica, ale jest także rocznica ogromnej hańby Francji, Anglii. Ogromnej hańby Francji i Anglii, proszę Państwa, i tak to uważam. Skoro już o tym mówię, to powiem jeszcze jedną rzecz, że są rocznice w naszym kraju, które są jakościowo tożsame dla wszystkich bez względu na nasze
poglądy polityczne i czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, ponieważ one podyktowały nasz los, los Polaków, los naszego kraju przez następne stulecia. I przez wiele, wiele lat. Do takich rocznic należy oczywiście rocznica Chrztu Polski 966 roku. Do takich rocznic należy oczywiście 1 sierpnia w Warszawie. Do takich rocznic należy dzisiejsza rocznica. I do takich rocznic należała wczorajsza rocznica. I do takich rocznic należeć będzie rocznica 11 listopada. Niestety to, co widzę, to widzę, że popełniamy ten sam błąd i nie rozumiemy tego i każde ugrupowanie chce tę rocznicę zawłaszczyć dla siebie. Jedni, każdy robi z tego polityczny cyrk, a tu nie ma co, tu jest bardzo proste. To, co powiedziałem o 1 września, to jest bardzo proste. Raz jeszcze, dwoma czy trzema zdaniami. Niemieccy bandyci poparci przez rosyjskich bandytów, sowieckich bandytów, stalinowskich bandytów, przy biernej, zdradzieckiej postawie Anglii i Francji rozpoczęli gehennę, rozpoczęli holokaust obywateli polskich, narodowości polskiej i żydowskiej. I w sumie wygrali tą wojnę. Paradoksalnie wygrali tę wojnę, patrząc na to, co się dzieje. Wpuśćmy ich dzisiaj do Trójmorza, wpuśćmy ich gdziekolwiek. Zapomnijmy o tym. Nieważne. To jest to, co chciałem powiedzieć o rocznicach. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym, ponieważ dzisiaj przeczytałem również, ktoś mi podesłał ciekawy artykuł, chyba z Radia Wnet, chociaż nie chcę tu mówić na temat właśnie pana Kornela Morawieckiego i jego ostatnich prorosyjskich wypowiedzi. Artykuł jest dość dziwny i w ogóle to, co się dzieje wokół tych wypowiedzi, jest dość dziwne i ja muszę osobiście zaprotestować. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Wiecie Państwo, kim byłem? Gdzie pracowałem w latach 80., co robiłem. I ja wiem, kto tak naprawdę walczył z komuną, kto dogadywał się z komuną, kto udawał, że walczy z komuną, kto później się zrobił bohaterem. O, Hasiu się chce zacytować Grechutę, kto żył i zginął marnie. Dobrze wiem, jak to było. Czekaj, kot. Ja nie nadaję, to nie jest KHT, więc czekaj, kot. Proszę Państwa, ja poznałem osobiście i rozmawiałem z panem Kornelem Morawieckim. Była to ciekawa rozmowa. Wyczułem, że pan Kornel chciał nawiązać jakąś, wciągnąć mnie do jakiejś współpracy z WiS-em i z tym wszystkimi, przynajmniej w jakimś tam polu. No niestety jego środowisko zrobiło wszystko, abym został uznany za wstrętnego SB-ka, mordercę i bandytę. No i to było jedno nasze ostatnie spotkanie. To nie znaczy oczywiście, że nie będę krytykował jego syna premiera, jeżeli będzie robił głupotę. A jak pamiętacie, ja jako jedyny na samym początku dałem bardzo entuzjastyczny artykuł. Przywitałem pana premiera, niestety rozczarowały mnie pewne rzeczy. To wcale nie chodzi o ustawę dezubekizacyjną, tylko o sprawy czysto ekonomiczne i to, co się dzieje. Nieważne. Pan Kornel Morawiecki jest przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Pan Kornel Morawiecki ma wiele racji i to jego krytycy nie zauważyli jednej rzeczy, że pan Kornel Morawiecki chce w końcu, szuka w końcu możliwości odejścia od wyznaczonego giedroycizmu, nie wiem jak to nazwać, od rzeczy, od takiego postrzegania naszej polityki wschodniej, jak postrzegał giedroyc i jak jego akolici po 89 roku, jaką zaczęli wprowadzać. Jest jedno niebezpieczeństwo w tym, co mówi pan Kornel Morawiecki tylko i wyłącznie. To jest to, że pan Kornel Morawiecki jest troszeczkę naiwnie, mam nadzieję, że jeżeli ktoś mu to przekaże, nie obrazi się, wierzy, że z Rosją można w ogóle się układać. Ja twierdzę, że nie. Ja cały czas twierdzę i nie ukrywałem tego nigdy i nawet w rozmowie z panem Kornelem Morawieckim też nie ukrywałem tego i nie ukrywam tego dotąd, że z Rosjanami nie da się układać. Rosjanie akceptują tylko absolutną zgodę na to, co oni proponują. Nie chcą słyszeć innych, szczególnie mniejszych. Chyba że mamy broń atomową lub jesteśmy w pozycji Stanów Zjednoczonych albo pozycji Chin, wtedy będą słuchać. Ale w stosunku do naszego kraju nadal u nich cały czas obowiązuje ta stara zasada jeszcze od czasów zaborów od cara. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Wiecie Państwo. I pan
Oczywiście, że powinniśmy mieć politykę wschodnią. Pan Kornel Morawiecki słusznie zauważa, że mamy historyczną politykę wschodnią, nie mamy żadnej. Ale powinniśmy być bardziej pragmatyczni. Nie jest tak, że to też usłyszałem coś, że jeżeli dochodzimy, że jest to kondominium niemiecko-rosyjskie i że jesteśmy rozdarci w środku tego wszystkiego, to że musimy się przytulić do którejś tam strony, oczywiście przytulić w cudzysłowie. Nie ma co unikać kontaktu z Rosjanami, ale ja uważam, że to w ich interesie jest zadbać chociaż raz o te kontakty. My nie powinniśmy się o nie prosić. Putinowi, jeżeli zależy rzeczywiście, tak jak mówi, na pokoju, na wszystkim, na dobrej współpracy z Polską, sam powinien zaproponować. Sam powinien zejść z piedestału wielkiego Putina i zaproponować. Będzie to korzystne, a my będziemy pragmatycznie z nimi rozmawiać. Chcę jeszcze raz wrócę do dzisiejszej rocznicy i do czasów przedwojennych. Taką politykę zastosował Hitler. Autentycznie tak. Rosjanie zabiegali strasznie. I to widać. Ja już wielokrotnie cytowany przeze mnie pamiętnika Goebbelsa, które są niesamowitym wręcz źródłem. Bo jak powtarzam, on poza swoimi ocenami podaje sobie fakty, poza tym to, co pisze, pisze prywatnie, bo on nigdy nie sądził, że to zostanie opublikowane, czy w innych zresztą materiałach. Stalin bardzo mocno chciał wciągnąć Niemcy, Hitlera w jakieś międzynarodowe inicjatywy i tak dalej, ale on powiedział nie, odwalcie się. Nie, wy nam przysyłacie to, my wam to i tak dalej. I tak było. Już po rozpoczęciu działań wojennych w 1941 roku ostatnie pociągi w myśl umowy niemiecko-rosyjskiej szły z Rosji do Niemiec z towarami. Więc tak to z nimi jest. I z Rosjanami trzeba w ten sposób rozmawiać. Trzeba ich rozumieć. Oczywiście nie można nastawiać się wrogo. Ja pozorom nie nastawiam się wrogo, ale świadomie i pragmatycznie. Może dlatego właśnie oni tak się boją Amerykanów i tak się boją Chińczyków. Bo oni się ich boją po prostu. Może my powinniśmy w końcu coś w tym naszym Trójmorzu Środkowym, w naszym położeniu wykorzystać to położenie, bo proszę mi wierzyć. Tak jak dla nas jest potrzebna dobra współpraca ze Wschodem i z zagranicą i z granicą wschodnią i dobra polityka wschodnia, tak samo Rosjanom jesteśmy my potrzebni. A może bardziej, ponieważ nie są w stanie już podbić nas militarnie i dobrze o tym wiedzą. Dobrze o tym wiedzą i oni nie rozpoczną żadnej wojenki. Ja mówię o zupełnie innych przykładach, co może się zdarzyć. Zmienia się w jakiejśkolwiek postać świata. Pan Kornel Morawiecki czuje to, że musi się zmienić również polityka po 1989 roku. Emanacją właśnie tych zmian jest prezydent Stanów Zjednoczonych Trump. Ale Putin też to wie. I Putin też, mimo tego co mówi, musi coś się stać. Być może coś się rzeczywiście drgnęło, być może ktoś nawet takiego pierdzielonego zbeka zombie jak ja posłuchał. Ale proszę Państwa, no cóż, przeczytałem ostatnio, że są jakieś rozmowy na temat nawiązania współpracy wojskowej między Polską a Białorusią. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Zaczyna się od tego wszystkiego. Ja wielokrotnie mówiłem, że Białoruś, na której nie ma resentymentów, aż takich resentymentów antypolskich, jak jest to na Ukrainie. Jedną rzecz, którą również cenię w panu Kornelu Morawieckim, to jest jego bardzo zdrowy ogląd na Ukrainę. On też przestrzega przed naszym bezwzględnym poparciem dla tego państwa. Jest oczywiście za wyrwaniem Ukrainy, ale nie za wszelką cenę. To jest właśnie to zerwanie. Przepraszam, ktoś mi coś pisał. Zerwanie, to jest także zerwanie z polityką wyznaczoną polityką wyznaczoną przez Giedroycia, proszę Państwa. To jest właśnie to. Przypuszczam również i co idzie za tymi atakami na pana Kornela Morawieckiego i to, co dzisiaj przeczytałem, przeraziło mnie trochę, dlatego zdecydowałem się publicznie to powiedzieć wszystko. Ja, były pracownik 7-letniego Wydziału 11 Departamentu 1 SB, który przez tam 7 lat pracował, 6, właściwie 5,5 czynnie, rozpracowywał podziemną Solidarność. Nie tyle zwalczał, co rozpracowywał również i tą Solidarność walczącą. To
w tle sugerowanie i oskarżenia o agenturalność. I to nawet sowiecką. To jest bzdura, proszę Państwa. Tak nie można mówić. Nie, każdy ma prawo. Jeszcze raz powtarzam, cały czas będę uważał, że pan Kornel Morawiecki rozumuje trochę naiwnie, życzeniowo. Daje za duże zaufanie ma do Rosji. Trochę pomija historię i pomija różne rzeczy. Ma do tego prawo. Ale nigdy nie można tego człowieka, akurat jego, oskarżyć o jakąkolwiek agenturalność. To jest świństwo i to jest chamstwo, proszę Państwa, w rezultacie. Mówię bardzo ostro, dlatego że ja naprawdę wiem, proszę Państwa, kto zwalczał, kto udawał, że zwalcza, kto się dogadywał. I ten pan Kornel Morawiecki należy do tych, którzy zwalczali. Rzeczywiście, czy nie zwalczali, być może trochę też naiwnie, bez sensu, ale trochę też naiwnie, trochę może się szykowali z motyką na słońce, ale przynajmniej próbowali, proszę Państwa. Ja to mogę poświadczyć, mogę to potwierdzić, to wiem o tym. I mówię o tym głośno i wyraźnie, dlatego że cały mój życiorys jest znany i mam prawo to powiedzieć. To nie jest świadectwo uczciwości żadne, proszę tak tego nie odbierać, tylko to jest świadectwo zdrowego rozsądku, bo myśmy trochę wpadli w kanał, co widać było po wczorajszej rocznicy, która w sumie powinna nas też jednoczyć, przynajmniej te porozumienie z roku 80. A co się okazało? Okazało się, że to też zmieniło w pewnym sensie. Może stało się pewnym przyczynkiem, początkiem do tego, co stało się 10 lat później już, czyli w 89 roku, w 90. To trzeba to uznać, proszę Państwa. Poza tym należy wziąć pod uwagę również jedną rzecz, o czym ja pisałem w swoich książkach i nie chcę tego tłumaczyć, bo proszę przeczytać moje, przynajmniej ten cały cykl pod tytułem z weryfikacją i resetem środka, także spiskiem założycielskim jako pierwszą, gdzie ja mówiłem wprost, że ta Solidarność, która podpisywała porozumienia sierpniowe w 80 roku, to nie była tą samą Solidarnością, która siadła przy okrągłym stole, mimo niektórych nazwisk wspólnych. I na pewno nie była tą Solidarnością, która jest teraz. To ja nie, w tej chwili nie wartościuję, nie oceniam, ale to trzeba wziąć pod uwagę. Minęło tyle lat, wszystko się zmienia. Ludzie się starzeją, odchodzą, umierają. Wszystko się zmienia. Łatwo jest tworzyć bohaterów w dzisiejszych czasach. Łatwo jest... No, sami wiecie Państwo, o co chodzi. Okej. Proszę potraktować to jako post, nie jako KHT. Być może puszczę to na YouTube, jak zobaczę, co z tym moim internetem, bo liczę na to, że to jakaś awaria. Nie wiem, kiedy będzie następne. Chcę naprawdę usiąść, ja mam bardzo trudny fragment do napisania, który może dzisiaj wieczorem też opublikuję. Jest to rozmowa z Wiktorem już po jego ustaleniach niektórych, gdzie naprawdę będą pewne rzeczy. Oczywiście proszę traktować to jako fiks, jako fabułę, bardzo proszę wszystkich, ale obawiam się jednak, że jak skończę, że skończę ten pierwszy rozdział, potem już nie będę miał szans skończyć części drugiej, ale przynajmniej pierwszy rozdział będzie. Chciałem również zaprosić na stronę, która jest SWT Holub, nie, przepraszam, która jest stronę www.sprawakryptonimholub.pl, gdzie będzie zakładka Okiem redaktora Donalda, ma to prowadzić Magda, więc Magda będzie to prowadzić. Raz jeszcze przepraszam za opóźnienie w wysyłce Holuba, nikogo nikt nie oszukał, proszę mi trochę cierpliwości. Proszę wybaczyć, Magda robi to pierwszy raz. Ja też nie wiedziałem, jak to wygląda, tym bardziej, że naprawdę nie jestem właścicielem tych książek i to jest pisemnie. I na to jest odpowiedni dokument. I cóż, postaramy się to nadrobić jak najszybciej. Okej. Nie wiem, kiedy się pojawię drugi raz, następny raz. Nie wiem, kiedy będzie teraz KHT. Może jeszcze przed w przyszłym tygodniu, we wtorek coś dam, może nie wiem. Ale jeszcze raz proszę, jeżeli myślicie o tych rocznicach, myślcie w kategorii historycznej, myślcie tak, jak to rzeczywiście było, nie w kategoriach podziałów. Fakt jest bezsporny jeden. 1 września o 4:45 bandyci ze Schleswig-Holstein rozpoczęli ostrzeliwanie Polski. Niemieccy bandyci, pozwolił im na to towarzysz Stalin, i biernie zaakceptowali to, mimo formalnego wypowiedzenia wojny, Francuzi i Anglicy.
Myśmy za to zapłacili największą cenę, my i Żydzi. Może do tej kolejności Żydzi i my. Zapłaciliśmy na to największą cenę, mimo ilości ofiar w Rosji, ale większość ofiar Związku Radzieckiego polegała na błędnej, wręcz antynarodowej, w antypaństwowej polityce Stalina. Gdyby nie błędy Stalina, zginęłoby ich o wiele mniej, proszę Państwa. A my nie mieliśmy na to wpływu. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć jedno. Pamiętajcie Państwo, że generał Sikorski mógł zginąć również dlatego, że chciał naprawdę rozliczyć odpowiedzialnych za 1939 rok. Bo za to nikt nigdy nie odpowiedział poza narodem. I patrząc na dzisiejsze uroczystości, słuchając tych górnolotnych, historycznych, politycznych wypowiedzi, pamiętajmy jedno. To my, to zwykli ludzie, ginęli w bombardowaniach. To nie herany, to zwykli ludzie, to inteligencja, która nastawiona patriotycznie chciała walczyć. To ją mordowano, rozstrzeliwano. Zwykłych ludzi, normalnych ludzi. Szefostwo uciekło. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia następnym razem, który nie wiem zresztą kiedy nastąpi.